Brzoski. Witam Was w 12 odcinku Brzosk Pinki. Zaczynajmy! Brzosk Pinka. Jak zwykle zaczynamy od pytanek. Co chcesz na święta? Szczerze mówiąc, nie myślałam nad tym jakoś. Chociaż w sumie to chciałabym telefon, który nagrywa lepiej, żeby robić dla Was coraz lepsze i lepszej jakości filmiki. Ile nagrywasz na EPS-tubie? Sprawdzę i tutaj Wam podam, bo zapomniałam sprawdzić, ale tutaj wyświetli Wam się data, w której zaczęłam nagrywać na kanale Momo-chan EPS. EPS marzenie. Aktualnie to w sumie podoba mi się blond coli, czy tam żółty coli, jak kto woli. Ha, nie czuję, kiedy rymuje. No i już go w sumie kupiłam. Się cieszę, niedługo będzie unboxing na awokado, jak dojdzie, więc jej! Ile masz lat? Mam 14 lat. Tak, 14 lat. Często się to pytanie pojawia, więc no, 14. Na razie 14, 0, 15. Ale czuję się, szczerze mówiąc, fizycznie, jakby miała jakieś 80 lat, bo wstaję i coś mi upło w krzyżu, wstaję, kurde, plecy mnie bolą, nie mogę chodzić, moje kolana skaczą w inne strony, masakra jakaś, masakra. Czas na anime tygodnia. Anime tygodnia to Sailor Moon, czyli czarodziejka z księżyca. Myślę, że każdy już raz chociaż słyszał o tym anime, jakby to jest jeden z klasyków. Był kiedyś emitowany razem z Dragon Ball i Naruto, tak mi się przynajmniej wydaje. W tamtych czasach to moja mama wlazła mi do pokoju i wyrwała mnie z kontekstu, ale nieważne. Mówiłam o tym, że w tamtych czasach jeszcze nie oglądałam anime, ale... Ale wiedziałam, wiem o co chodzi, w sensie później już wiedziałam o co chodzi i w ogóle... No i ogólnie polecam to anime dla osób, które szukają klasyków takich. Jest naprawdę fajniutkie, ma fajną fabułę i Jezu, ja bardzo lubię Sailor Moon, naprawdę. Jedzenie tygodnia! Jedzeniem tygodnia jest... Matcha! Tak, moi drodzy, matcha. Jest to japońska herbata zielona. I szczerze mówiąc, to ja lubię ją w każdej formie. Na przykład dzisiaj jadłam sobie ją w formie KitKatów o smaku matchy. Lubię też poki o smaku matchy, matchę samą w sobie, jakieś wafelki o smaku matchy. Wszystko, co jest o smaku matchy, jest pyszniutkie! Czas na cosplay tygodnia. Wpadłam na pomysł, że w dzisiejszym tygodniu cosplayem tygodnia będzie taki kawaii cosplay. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład słodkie wersje danych postaci z anime, albo słodkie ogólnie ubranko takie jakby z anime, no wiecie o co mi chodzi, coś w tym guście, albo w tym guście, takie kawaii, żeby było takie Jezu, kiedy mama nie ma co powiedzieć, mówi ja nie wiem, jakby mój zasób słownictwa jest bardzo rozwinięty. Ej. Teraz będzie wyzwanie od widzów. Tak, dostałam wyzwanie, aby powiedzieć komuś, że śmierdzi. Takiej reakcji się nie spodziewałam. Maur, co? Śmierdzisz. Nie. Tak? Nie! Tak! No nie! Tak! Nie! Tak, jakby... Było śmiesznie. Kiedy powiedziałam, że zobaczę to w następnej brzoskwince, to miała takie... What the fuck? Ulubieńcem tygodnia jest... Uwaga, uwaga... Ta koala. Postanowiłam, że umieszczę ją w tej brzoskwince, dlatego że o dziwo kupiła mi ją moja mama. Ja miałam takie, dziękuję! I ta kola jest słodka. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapkę w górę. Subskrypcji, łapki w górę, komentarza, dzwoneczka. Nie wiem, wbijajcie na Instagrama.
No i to chyba tyle. Kocham was, buziaczki, matane!